Witam. Chciałem dzisiaj pokazać kuchenkę firmy MSR. Mamy do tego takie fajne plastikowe opakowanie. Kuchenka waży 86 gram. Producent podaje, że czas zagotowania 1 litra wody to jest 3,5 minuty i moc 2400 W. No, zaraz zobaczymy, czy to będzie faktycznie. Dodam tylko, że testy robimy na propanie 100%, nie na mieszance. Kuchenka jest na kartusze gwintowane. No i może test zrobimy na 1 litrze wody. Mamy tutaj litr. Zaraz zobaczymy, jaka jest temperatura. Temperatura wody, nie wiem, czy to widać, 17,5 stopnia. Palniczek pracuje jeszcze. Palnik jest amerykańskiej produkcji, nie ma zapalnika piezo. Może tutaj te ramiona takie, które trzymają te stabilizatory, może no nie są specjalnie jakieś tam grube, no ale to jest taka delikatna, wyprawowa kuchenka, można powiedzieć kieszonkowa, a więc no w zupełności to wystarczy na jakąś taką wyprawę. Nie musi być to tak stabilne, znaczy takie mocne materiały jak na przykład w kuchenkach Campingazo, no tam jest wszystko z blachy dwójki praktycznie.
można powiedzieć, że się gotuje. Więc moim zdaniem producent troszeczkę tutaj się chyba trochę jest małe przekłamanie, bo tutaj wyszło 4 minuty 49 sekund. No i tak paniczek jest fajny i wydaje mi się, że no nie jest mocno skomplikowany, więc nawet gdyby się Państwu jakaś tam dysza zapchała, co się pewnie zdarza, tą część pewnie możemy sobie odkręcić. Tutaj widać już dyszę. Nie? I wtedy spokojnie możemy sobie, są takie specjalne do przetykania dyszy, ale pewnie dyszę też można odkręcić. No teraz to jest gorące. To nawet nie będę jeszcze ten, ale na pewno to jest łatwe w demontażu i można to sobie spokojnie odkręcić i dyszę wyczyścić, gdyby jakiś tam paproch się dostał. Fajna kuchenka. No, prawie 5 minut zagotowała litr wody. Dziękuję, zapraszam na kolejny film.